Dziękuję pani marszałek. Wysoka Izbo, myślałem, że nie zdążę na dzisiejsze posiedzenie. Rano miałem jedną ze spraw pegasusowych w sądzie w Bydgoszczy, gdzie przesłuchiwałem osobowe źródło informacji służb w mojej sprawie. I kim było Ozi, szanowni państwo? To była współpracowniczka wojewody z PiSu, mojego kontrkandydata w trakcie wyborów parlamentarnych. Tak to było szyte. Kim była agentka, która uczestniczyła w operacji Pegasusa? Była żoną radnego PiS z Potino-Wrocławia. To jest worek z przestępstwami na wielu poziomach i komisja to ujawni. Punkt po punkcie. W jaki sposób były wyłudzane zgody? Ja apelowałem rok temu o ujawnienie, co wpisano do zgód. Kto był Ozi? Wiadomo. Z jakiej partii, z jaką partią wcześniej związana była osoba, która mnie pomawiała, bo to były pomówienia, dobrze wiedzieliście o tym. To jest szycie, wyłudzanie zgód, które były podpisywane przez pana Ocieczka, kandydata z PiSu, i pana Święczkowskiego, byłego kandydata też z PiSu. To jest przestępstwo oczywiście szpiegostwa. Wreszcie to są kontrolowane wycieki nielegalne do telewizji w trakcie kampanii w 2019 roku, w tym wycieki korespondencji zafałszowanej, pochodzącej jedynie z tej cyberbroni. To jest też łamanie zabezpieczeń telefonów, to jest też przestępstwo, to jest Pegasus. Wreszcie to jest wgrywanie danych, bo w wielu naszych przypadkach, moim to jest potwierdzone też analizą Citizen Lab, dane do telefonu transferowano. Więcej. Ktoś, i ustalimy kto, podszywał się pod moich kolegów, kolegów posłów, pracowników sekretariatu, żeby podesłać sfałszowane analizy w trakcie kampanii wyborczej. Wreszcie zastraszanie świadków, to ujawnili reporterzy superwizjera, i nieobecność przedstawicieli rządu PiS, służb pisowskich, na Komisji Śledczej Parlamentu Europejskiego, nieobecność przed Zgromadzeniem Rady Europy, nieobecność przed Komisją Śledczą Senacką. Polityczna recydywa, bo przecież poszły do przodu narzędzia techniczne i wy z nich skorzystaliście, ale to miało nie wyjść. To miało nie wyjść. Polityczna recydywa, bo tak samo robiony był Andrzej Leper. Za to samo usłyszeli wasi koledzy wyroki właśnie za wyłudzanie zgód. Ale nawet tamta sprawa nie była tak perfidnie kręcona, o czym wy wiecie dobrze i wasi ludzie też wiedzą. Przecież w tej sprawie cała delegatura bydgoska się posypała. Kierownictwo, kiedy wyszło, że to było szyte, kierownictwo tej delegatury uciekło do Orlenu. Dwie osoby pracują w Orlenie jeszcze. Prokuratorzy z Gdańska, szef prokuratury gdańskiej podał się z tego powodu do dymisji. Kilka tygodni temu do dymisji podał się jeden z najbardziej zaufanych prokuratorów pana Ziobry, pan Signerski, szef prokuratury regionalnej. Sam zobaczył, jak to było kręcone. Dlatego ta komisja, oprócz tego, że przywróci znaczenie słowom prawo i sprawiedliwość, my na tej sali przywrócimy znaczenie, wartość słowom prawo i sprawiedliwość, ale też komisja da sygnał, jak zabezpieczyć obywateli, żeby tego typu niemoralne, szyte, nikczemne działania w przyszłości nie były wobec obywateli Polski podejmowane. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.